Cześć, tutaj Ania. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym zachęcić Was do tego, żebyście subskrybowali Dzikie Ucho, zostawili łapkę w górę i zostańcie z nami koniecznie do końca, bo Gunia i Kamil mają dla Was zadanie specjalne. To zaczynamy, rozgrywkę. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie po kwarantannowy odcinek Dzikiego Ucha, Małgosia Kozłowska. I Kuba Jurzy. Dobry wieczór, witamy w naszym show, bo teraz przejmujemy to studio, bach. A to się jeszcze nie nagrywa? Nagrywa się. Czym zajmujesz się na co dzień? Teraz jestem pełnoetatowym pielęgnowaczem swoich własnych roślin doniczkowych w swoim własnym domu. I prawda, pielęgnuję monstery, palmy, fikusy i różnego rodzaju sukulenty, także serdecznie pozdrawiam. A po godzinach jestem aktorką. Przestraszyłam się troszkę. Co będziemy robić dziś? Drodzy wokaliści, przed Wami kolejny challenge. Tym razem pokażę Wam jedno słowo. Po naciśnięciu przycisku szybsza osoba śpiewa część dowolnej piosenki, w której ono pada. Jeśli Wasza odpowiedź będzie błędna lub jeśli nic nie wymyślicie, prawo głosu przechodzi na drugą osobę. Mam dla Was 7 słów. Każde z nich warte jest 1 punkt. Możecie je odmieniać i tłumaczyć na wszelkie języki. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Znam więcej języków, jest. Francuskie, hiszpańskie, buta. Cegła po włosku. Cegła z pomidorem to po hiszpańsku. I znam na przykład jeszcze po persku Dusedaram. Dusedaram. To jest kocham cię też po persku. Będę śpiewać tak, żeby wszyscy zrozumieli, tylko nie. Żepuzy my! Żepuzy husu! Nie wiem. Żoli papon patafondę. Tak jest. Żoli papon de capondę. I po ruski, potrafiają, przecież gawalicjają. No. Angielskiemu, no Jesus. Pozdrawiam wszystkich moich fanów, jak to się... Z oceanu? Nie, te krótkie filmy znowu zapomniałam. Tutoriali. A wiesz, jak jest po czesku być albo nie być, o to jest pytanie? Bytka czy nie bytka? Oto jest zapytka. Jeszcze znam... Cambio dolor. Lalipap, lalipap, ulali, lalilali, lalipap, lalipap, ulali, lalilali, lalipap, lalipap, ulali, lalilali, lalipap. Tyrum, tum, tum. Jezu, spokojnie. Tylko mnie poproś do tańca. Wiedziałam, że to zaśpiewasz. Co? Gdzie jaka druga linijka? Tylko mnie poproś do tańca. Choć jestem młoda godzina. Dopóki. Przygaśnie. Krańca. Od piekła do nieba bram. Dobrze. To będzie głupie, ale dobra. Już wiem, że od dziś chcę dzielić z tobą wszystkie moje dni, zasypiać i budzić się przy tobie do końca moich dni. Ale gdzie to było wiedzieć, przepraszam? No, wiem. A już wiem. O Jezu. Przepraszam, wytłumaczę ci jeszcze raz, o co chodzi? Nie. Kurde. Na przykład... No, spaliłem to. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko, będzie stał mój bank. Hej! Dobrze, dzięki. Nie ma problemu. Ty pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, aj, aj. Węgry słowa mówią wszystko, lecz nie znaczą nic. Zmienią. Nie znaczą nic. No, co zmienią? To się zmienią każdy jak będzie chciał. do lata piechotą będę szła. Bardzo ładnie. Jezu, myślałam, że nie wygram ani jednego. Ja tylko chciałem przypomnieć,
przepraszam bardzo, jeśli to się rekorduje. Przepraszam, że tak trochę troszeczkę prywaty, ale chciałem powiedzieć, że było takie wideo. Nie pamiętam kiedy, bo to było dawno. Karol Osentowski powiedział, że jak to wygra, to chce ze mną stanąć w challenge'u. Nie doszło do tego i ja tutaj apeluję, ażeby w komentarzach wywołać Karola Osentowskiego po prostu do tablicy, żeby usiadł tutaj, tak jak odważna Gosia. Stwierdziła, że nie boi się. Nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Z Kubą zagrać chcę. He, he, he. I ja tu wyzywam w tym momencie Karola Osentowskiego. Niech ma kochones i stanie tutaj do walki ze mną. Dziękuję bardzo. To tyle chciałem powiedzieć. Całkiem sam i be... Śpiewa, ja zrobię teledysk. Ale taka przerażona mina, taka. Śpiewa, ja robię teledysk. Dobrze. Całkiem sam i bez żadnych szans. Całkiem sam, tak jak kiedyś ja. Całkiem sam, całkiem sam. No! Więcej raz, ta sama chwila. Nie odnajdzie więcej raz, ta sama chwila. Cza-cza. Nie. Niech każdy dzień dodaje wam sił. Na kwarantannie może znajdziemy. Nie chciałam. Chciałam. No to było. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Umpa, umpa. No i co? Kto był pierwszy? Małgorzata nacisnęła przycisk. Lubię, lubię wracać no tak, tam, gdzie byłem już. Pod ten balkon pełen pnących róż. Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać z myślą, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. A! O. No i masa swoje. Nazywam się niewinny! Tam jest winny. Chciał oszukać. Minus jeden punkt dla Kamila. Niewinnie. Dobra, ja naciskam. Nacisnęłam. O, nie zdążyłem. No nie zdążyłem. Skłamałam, skłamałam. Ja cały się prześpiewasz. Z palca wysałam. Skłamałam od tak, całkiem niewinnie. Byś chwilę był mój, byś chwilę był przyjemny. Nie zawsze możesz siedzieć tu. No nie znasz, to po co naciskasz? Powoli i po Ursynowie będę szedł, aż dojdę tam. Na Mokotów, wymyślasz na Śródmieście. To. Wymyślasz? Przez Centralny macham wam. Oczywiście, no stara piosenka żołnierska, oczywiście. Nie mam pojęcia, co to jest. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te rija con ese calorito. El secreto de regresa mustito. Ale słuchaj, prawie ja śpiewałem to z orkiestrą symfoniczną. Jak dostałem propozycję śpiewania tego z orkiestrą symfoniczną, to nie dość, że się prawie zesikałem ze śmiechu. No przecież jak kręciliśmy razem teledysk, to śpiewałeś. A potem właśnie się okazało, że fonetycznie się tego nauczyłem. Tu, tu eres sueli marinoso y metal. Tengo, nie pamiętam no już. No dlatego przecież ktoś śpiewał. Jakiś... Solo con presalus alce de impulso. Dubła. Tak. I to jest twoja partia. Tak, tak, tak. Ale teraz mi się przypomniało, że przecież ktoś na jakiejś pielgrzymce śpiewał powoli. Nie tak szybko, do Jezusa krok po kroku, nie tak szybko. Matka Boska będzie z tobą zawsze blisko. Ale nie ktoś... szczerze, oddasz wszystko. To jest to, co... Ale jeszcze ktoś mówił, śpiewał powoli. Always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And I'm not as fast as I get there. And I'm not waiting on the other side.
It's a clown. jesteś lepszą Arianą niż ja, naprawdę. Jeśli ktoś, kto głębiej włoży palec do ucha. Wiesz, że głębokość ucha świadczy o tym, jak wysoko można śpiewać, bo wszystkie diwy robią to. Poczekaj, bo mi płytko wchodzi. No to znaczy, że masz niższy głos. 3, 2, 1, go! I can feel my face when I'm with you. Better love, better love. I can feel my face when I'm with you. Better love, better love. Czy wszyscy tak pięknie śpiewają jak my? Czy generalnie zasługujemy już na puchar? Ja mam. No dobra, no co? Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie. Tururum, złe kilometry dzielą nas. Się od pokoju do kadry, jestem strasznie spocony, nieważne. Nigdy nie podnoszę rąk właśnie. Bardzo fajnie. Heaven, I'm in heaven. My heart, na na da da, how they speak. Na na da da ba da ba 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 da ba. Na 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 na, cheek to cheek. Weź. Czekaj. Już. No, mam na końcu języka. Już koniec. Znalazłam ciebie gdzieś. Wiedziałam, że to zaśpiewa, kurde. Aż teraz wiem. Ładnie mieliśmy śpiewać teraz. Dziś, że dziś chcę dzielić z tobą kiedy czyś moje sny. Nie wiem, czy to zaliczę. Teraz znów do ciebie. Przy tobie się budzić, kurde, no szlagier nie znasz. Jezu, jest piękny utwór, bo mam go w głowie i mi bęczy. I'm blue, da bu di da bu da i da da bu di da bu da i da bu di da 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 bla bla. No to. I'm blue, zaje... super. Uznajemy. Bardzo dobre. Jejku, po prostu słuchaj, ja jestem... nigdy nie sądziłam, że ta piosenka w jakimkolwiek konkursie doprowadzi mnie do remisu! A, dobrze już. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. Świecisz jak milion monet. Nie da. Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek, Katarzyna to jedyny. Dla pięknoki, dla pięknej, ślicznej dziewczyny. I teraz najlepsze jest to, że mógłby zaśpiewać całą Baśkę. Bo były wszystkie imiona wymienione. Ale to jest imię. Imię deszczu. Miałem imię deszczu, dokładnie, ale tam ale nie ma w tekście. No. Tak, nie. Czekaj. Dobra, ja mam. What's your name, what's your number? Let the dentist get to know you. Let the devil conversation. What is job to get me a chance? What's your name, what's your number? I wygrałem! A czekajcie, ja mam jeszcze, ale ja mogę tylko w bonusie? No. Nie pytają cię o imię, walczą ze stwierdzeniem. No dobrze, zatem oficjalnie 4-3 wygrywa dzisiaj Zuza. A to już koniec. No to jest fajny challenge, można po prostu. Cieszę się na gratuluję ten odcinek, ale nie z tego względu, że wygrałam, tylko że akurat mogłam z Adamem być w parze i posłuchać, jak cudownie śpiewa. Bo tak, słuchajcie, takie wibracje tu idą, że to sama przyjemność jest. To jest parkująca, parkujący, hamujący autobus. Wygrałam? 4-3. Gunia wygrywa. Jest. Bij mi brawo, ja ci zawsze biję, jak wygrywasz. Nie no, gratuluję!
Nie no, ja powiem ci szczerze, w ogóle się nie spodziewałem. Ja myślałem, że to będzie łatwe, szybkie, w ogóle nie poczuję i wrócę za 10 minut do domu. A tu się nawet trochę spodziłem. Tak? Gratuluję, Gosia nie Kozłowska, no, ja ale nie gratuluję, gratuluję ci wygranej. Ja, że tak powiem, swoją przegraną biorę na klatę. No gdzieś tam jest przykro, może nie będę teraz spać 2 miesiące, ale przynajmniej cieszę się, że mój przyjaciel wygrał. To jest dla mnie najważniejsze. Słuchajcie, przyjaźń ponad wszystko. Oddała mi tę wygraną, wiem o tym. Wiem. Dużo rzeczy jakby po prostu zawdzięczam Gosi i jakby ja jestem po prostu świadomy. To w takim razie piszcie hashtag od teraz. Hashtag inne. Hashtag dzika panterka. W dzikim uchu, dzika panterka w dzikim uchu. Może być hashtag dzika panterka. Ja proponuję hashtag nieposkromiony. Nie. Darujcie sobie to. Hashtag nieposkromiony. Dziękuję wam bardzo serdecznie, to było bardzo miłe, Gosia. Fajnie, że dołączyłaś do tej dzikiej ekipy. No. No ale super było. Bardzo w ogóle dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tutaj dołączyłam do tak wspaniałego grona. Kochani widzowie, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Macie na dole taki przycisk czerwony, więc śmiało go klikajcie i tam jest też obok dzwoneczek, więc wciśnijcie też dzwoneczek, żeby żadne nowe wideo was nie ominęło. Czyli lajki, łapki w górę, subskrypcje i zajrzyjcie też na nasze kanały, które będą też w opisie. Małgosia Kozłowska. Kuba Jurzyk. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Mam nadzieję, że do zobaczenia w tej parze, bo chętnie liczę na rewanż. I nie jestem jak Karol Sentowski i się nie boję, od razu ci mówię. Ja jestem gotowy, po prostu dzwonię. Więc tak, napiszcie w komentarzu, co wam się zdarzyło takiego mega głupiego albo mega śmiesznego, ale wiadomo, żeby nie ten, żeby no to jak byliście dziećmi, albo jeszcze raz powiedz. Możecie powiedzieć, że to wasza koleżanka albo kolega to zrobił. I wtedy wiecie. Nikt się nie skapnie, a jak naprawdę to była wasza koleżanka, to i tak wszyscy będą myśleli, że to było. Więc w sumie spoko. Na przykład moja koleżanka kiedyś poszła do kościoła bez majtek. W sukience. Liliowej, takiej ładnej. I stała na chórze. Baby shark tu tu ru ru tu ru, baby shark tu tu ru ru tu ru, baby shark tu tu ru ru tu ru, baby shark. Nie wiem, czy tak się kończy, nieważne. Yes. W każdym razie to jest ten delfin. Delfiny są super i trzeba je pokazywać światu, więc klikamy udostępnij. Udostępniamy odcinek, żeby jak najwięcej ludzi trafiło do naszej dzikoszańskiej rodzinki. Dokładnie tak. Odwiedzajcie dzikie ucho, przebywajcie w nim i... Dziko się bawcie. Co zrobiłem głupiego? Dałem się namówić bratu, żeby zjeść pizzę, znaczy zjeść kawałek pizzy. Pod szynką ukrył ileś tam papryczek pepperoni, a ja nie wiedziałem ile. I okazało się, że było ich tam ze 30. I... Mówiłeś, że to twojemu koledze się przytrafiło. Nie, to mi się przytrafiło. Brat mnie do tego zmusił. I później tak dostał pierdol od mamy. A ja miałam 4 razy wstrząśnienie mózgu. No tak. Kierownicę.